Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynając ten wyjątkowy czas w roku liturgicznym, słuchamy Ewangelii opisującej pobyt Pana Jezusa na pustyni. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego akurat dziś w liturgii dostajemy ten fragment, spójrzmy na niego troszeczkę szerzej. Zanim Jezus wyjdzie na pustynię, w Piśmie Świętym czytamy o pracy Jana Chrzciciela i przygotowaniu do działalności Jezusa. Z kolei po tym fragmencie czytamy o początku działalności Jezusa w Galilei. Pobyt na pustyni przez 40 dni był więc dla Jezusa czasem przygotowania do Jego publicznej działalności, do Jego publicznej pracy. Ale dlaczego w ogóle Jezus wyszedł na pustynię? Dlaczego nie mógł przygotować się do swojej działalności w zaciszu rodzinnego domu, gdzie spędził swoje dotychczasowe lata życia? Zastanówmy się najpierw, jakie jest symboliczne, biblijne znaczenie pustyni. Po pierwsze, pustynia w Piśmie Świętym nie jest tylko miejscem, ale symbolem drogi. Drogi ku Bogu, którą powinien przejść każdy człowiek wezwany do wiary. Niczym Abraham idący przez pustynię do kraju wskazanego mu przez Boga, czy Mojżesz powołany na pustyni do wyzwolenia narodu wybranego. Pustynia jest też miejscem próby. Próby wiary, próby charakteru. Czasami udajemy się na nią dobrowolnie, kiedy mamy w życiu trudny czas, kiedy chcemy świadomie zastanowić się nad swoim życiem, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję. Innym razem Pan Bóg narzuca nam doświadczenie pustyni, byśmy mogli uporać się z trudnościami, jakie nas spotykają. Raz nasza pustynia jest przeżyciem symbolicznym, innym razem dosłownie doświadczamy realnej pustki w jednej z dziedzin naszego życia. Prędzej czy później każdy człowiek musi kiedyś wyjść na taką pustynię. Po trzecie, pustynia to trud. Tak jakbyśmy szli w upale przez prawdziwą pustynię, tak taka pustynia metaforyczna też zmusza nas, byśmy weszli w głąb siebie samego, byśmy w trudzie odkryli prawdę o sobie, a zarazem prawdę o Bogu. Bo chociaż możemy naprawdę doświadczać pustki, nawet w wierze możemy mieć chwilę zwątpienia, to Pan Bóg zawsze jest przy nas, na tej pustyni obecny. Pustynia ujawnia to, co jest w nas głęboko ukryte, ukazuje to, co odsłania się dopiero w trudnych sytuacjach. I właśnie w ten sposób, w trudzie, w napotykanych oporach kształtuje się charakter i duch człowieka. W Księdze Wyjścia czytamy, że gdy Faraon uwolnił lud, Pan Bóg nie wiódł go najkrótszą drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej. Bo Pan Bóg powiedział, że lud na widok czekających go walk nie może żałować i nie może wrócić do Egiptu. Żydzi mieli do pokonania około 400 kilometrów. Nawet w dużej karawanie taki przemarsz mógł zająć maksymalnie 3 tygodnie. Tymczasem szli przez 40 lat, bo przez właśnie ten trud Pan Bóg chciał ich przygotować na kolejne wyzwania. W końcu pobyt na pustyni, doświadczenie własnych słabości, braków i małości otwiera nas na wiarę. Otwiera nas na zaufanie Panu Bogu. Doświadczamy Jego opieki, Jego opatrzności. Doświadczamy Jego troski, miłości Boga i odkrywamy, że naprawdę potrzebujemy Go w swoim życiu. W takim razie, w jakim celu Pan Bóg zaprasza nas do wyjścia na pustynię wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu? Każdy z nas
przeżył Wielki Post już nie raz. Wiemy doskonale, co nas czeka. Ale czy poza tą wiedzą wierzysz naprawdę? Czy wierzysz w to, że Jezus zmartwychwstał? Co więcej, czy wierzysz w to, że Jezus żyje dzisiaj, że żyje i jest obecny w twoim życiu? Czy jesteś gotów przyjąć Jezusa zmartwychwstałego i żywego do swojego życia i dawać o nim świadectwo? Właśnie tego chce od nas Pan Bóg. Do tego nas zaprasza. Dlatego odwagi. Wyjdź dziś na pustynię. Rozpocznij swoją próbę. Podejmij trud wiary. Spotkaj się z Bogiem. I dokonaj wyboru.